Dzień dobry, nazywam się Jan Krzysztof Bielecki. Jestem kibicem piłki nożnej, jestem sympatykiem Legii i dzisiaj występuję w programie Fortuna piłką się toczy. Dlaczego każdy mecz piłkarski to dla Pana wielkie święto? Każdy mecz piłkarski to wielkie święto i to niezależnie przeciwko komu gramy, ponieważ jest to dzień, na który się czeka, na którym kumulują się wszelkie emocje i w końcu, co bardzo ważne, chodzi o to, żeby nasza drużyna zawsze wygrywała. Jakie są Pana rytuały związane z meczem? Myślę, że przez lata trochę zmienił się sposób oglądania meczów. Kiedyś, muszę się przyznać, więcej w trakcie meczu paliłem non-stop. Były takie mecze, że też nie mogłem ich oglądać na siedząco. A teraz to już tak trochę człowiek wygląda, żeby wygody było więcej. Natomiast no, emocje są w dalszym ciągu, bo ja kocham sport, ale sport dla mnie polega nie na tym, że przyjemnie jest się spotkać, tylko przyjemnie jest wygrać i uważam, że czy grają najwyżsi czy najlepsi zawodowcy na świecie, czy grają amatorzy, czy w ogóle gra jest o charakterze charytatywnym, dobroczynnym, to i tak jest bardzo ważne, kto na koniec wygra. Co jest fascynującego w piłce nożnej? W piłce przede wszystkim fascynujące jest dla mnie to, że jest to wysiłek drużynowy i potem, kiedy się uda zbudować drużynę, dobrą wśród niej komunikację, dobre ustawienie, no to na koniec jest wspólny sukces. Że no, nasza grupa pokazuje innej grupie, że potrafi z nią wygrać. I to przecież, co jest bardzo ważne, w piłce, w przeciwieństwie chyba do łyżwiarstwa figurowego, po pierwsze nie ocenia się jakości artystycznej występu. W piłce nie zawsze wygrywa ten teoretycznie lepszy. Piłka niesie za sobą wiele pięknych niespodzianek i szans dla tych wszystkich, którzy potrafią walczyć, którzy mają charakter, a nie tylko mają nogi do gry, ale mają trochę głowy albo dużo głowy i sporo serca. Co ma wspólnego futbol z polityką? A futbol chyba ma dużo wspólnego z polityką, przynajmniej w naszym polskim wydaniu. Oczywiście teraz w inny to sposób jest wykonywany czy realizowany niż to było w latach 80., bo w latach 80. graliśmy, powiedzmy, jedna grupa opozycji, nazwijmy ją chrześcijańscy demokraci kontra liberałowie. I mecz miał jak gdyby wymiar swój sportowy, ale też można powiedzieć ideowy, a kibicami wtedy właściwie byli wyłącznie funkcjonariusze służby bezpieczeństwa. Dzisiaj jak grają politycy, to takich emocji nie ma. Z wyjątkiem meczów charytatywnych, to raczej publiczność dosyć sceptycznie patrzy na dokonania polityków, ale myślę, emocje są porównywalne w jednym i w drugim zawodzie. Co Pan myśli, wchodząc na Stadion Legii Warszawa? Wchodzę na Stadion Legii, to ciągle mam właściwie to samo marzenie, że skoro już tak wiele elementów tej układanki, jaką jest dobra drużyna, udało się złożyć i jakość właściwie całej oprawy szeroko rozumianej i infrastruktury jest właściwie na poziomie europejskim albo nawet można powiedzieć światowym, no to nawet myślę, że sędziowanie się w ostatnich 2-3 latach poprawiło, no to chciałoby się jeszcze, żeby za tym szło to, co jest w sumie najważniejsze, żeby te nasze drużyny klubowe grały troszeczkę lepiej. Poczynania której formacji śledzi Pan najpilniej? Patrzę na mecz, to oczywiście patrzę troszeczkę ze swojej perspektywy. Nigdy nie byłem napastnikiem, nie chciałem być napastnikiem, nigdy nie byłem szybkim
skrzydłowym, natomiast wydaje mi się, że czasami trochę pokombinować potrafiłem i trochę widziałem i muszę powiedzieć, że dla mnie emocje i presja są wyłącznie czynnikiem motywującym. Mogę się denerwować przed gwizdkiem, ale już po gwizdku to tylko mi pomaga, więc siłą rzeczy patrzę na tych, którzy decydują lub czasami bronią wyniku i swojej drużyny, bramki swojej drużyny. Który z piłkarzy obecnej drużyny ma w sobie najwięcej kreacji? Wydaje mi się, że w Legii jest jeden zawodnik, który trochę wybiega, czy wychodzi poza średnią. I niestety to jest zawodnik kupiony z zagranicy i młody piłkarz i na pewno wiele przed nim może dojdzie do swojego wielkiego rodaka, mam na myśli Dudę. Natomiast dla mnie takim zawodnikiem, którego potencjał w dalszym ciągu jest niezdefiniowany, jest zakupiony niedawno z Jagiellonii stoper, teraz defensywny pomocnik, a może i tego bym mu życzył znowu stoper Pazdan. Którego piłkarza, który odszedł, nie puściłby pan za żadne skarby? Wie pan, ja uważam, że jeżeli piłkarz chce odejść, to jak to było u Szekspira powiedziane, let him go, niech idzie. Oczywiście trzeba wynegocjować dobrą cenę, ale z niewolnika nigdy nie zrobimy pracownika. I dla mnie trochę było szkoda, jak odchodził Wolski, bo wydawało mi się, że to jest fantastyczny talent i chłopak, który ma nieźle w głowie poukładane, rodzice super sympatyczni, mądrzy, tacy umiejętnie opiekujący się swoim nastolatkiem. Wydawało mi się, że on ma ogromny potencjał rozwojowy i że widzi dużo na boisku, że ma talent i głowę. No i odszedł chyba trochę za wcześnie, za szybko i dzisiaj trudno mówić o jego sukcesie. Którego piłkarza widziałby pan w Legii i chciał za wszelką cenę? No, uważam, że najlepiej właśnie by było, gdyby tutaj więcej trafiało młodych, utalentowanych zawodników z Ligi Polskiej, a mniej może i utalentowanych, ale średnio zmotywowanych zawodników z Ligi Zagranicznej. Jeżeli już mam tak jednoznacznie się wyrazić, to bym powiedział tak, żebym już rok temu wziął jednego kapustkę za trzy Prijowicze. Jak pan, okiem ekonomisty, widzi strukturę Legii Warszawa i futbol, który się rozwija? Ja teraz pracuję w firmie EY, która zajmuje się przygotowywaniem raportu Ekstraklasy, więc zacząłem również i ja bardzo wnikliwie patrzeć na finanse klubów naszej Ekstraklasy, naszej najlepszej ligi. I muszę powiedzieć, że te dwa wiodące kluby o niezłych budżetach jak na Polskę, na pewno nieporównywalnych do czołówki Europy Zachodniej, szczególnie tych dwóch, trzech lig, bo to będzie ze 30 parę razy mniejszy budżet, to jednak wydaje mi się, że z tego budżetu można by było troszeczkę więcej wyciągnąć i też ten budżet jednak powinien pomóc finansować rozwój młodych piłkarzy, bo ja mam w ogóle taką bardzo prostą teorię. Na wiele rzeczy patrzę w Polsce i porównuję do Zachodu, tylko odejmuję 20 lat. Jak odejmę 20 lat i popatrzę na rozwój piłki, to jest ten moment, kiedy Ferguson zaczyna robić tę swoją wielką rewolucję w Manchesterze i wprowadza tę armię tych dzieciaków, tych cudownych dzieci i większość z nich pochodzi jednak z wewnętrznego wychowu, z własnej akademii. To dopiero dzisiaj te kluby, które już chyba mają za dużo pieniędzy, kupują takie gotowe produkty i wstawiają, bo
nikt nie ma czasu na eksperymenty. W związku z tym potrzebuje lewego obrońcę, szuka najlepszego lewego obrońcę na rynku na świecie i go kupuje, bo stać mnie, żeby za to zapłacić 30 milionów funtów. Ale 20 lat temu w Manchesterze tak nie było i Legia musi umieć wprowadzać z własnego wychowu, czy też z własnych zakupów i własnego wychowu młodych i ciekawych zawodników. Jak długo Legia będzie czekać na Ligę Mistrzów? Wydaje mi się, że polskie kluby obecnie stoją przed dosyć trudnym wyzwaniem, ponieważ w klubach zachodnich, tych najlepszych, przekonali się, że Polacy umieją grać w piłkę. To trochę banalne wydaje się stwierdzenie, ale wydaje mi się, że jeszcze 10 lat temu Niemcy uważali, że tylko Niemcy umieją grać w piłkę, Włosi, że tylko Włosi i odpowiednio Anglicy. I teraz te sukcesy indywidualne polskich piłkarzy, trochę sukcesów reprezentacji, powoduje, że ocena potencjału polskiego jest zupełnie inna. I to spowodowało taką ławę właściwie skautów, która ruszyła w tej chwili na Polskę, penetruje te kluby bardzo umiejętnie. Jeżeli właściwie pokazuje się talent 15-16-letni, to momentalnie jego rodzice są atakowani przez takiego skauta i jest oferowany im wyjazd, jakaś tam pensja dla rodziców i propozycja edukacji za granicą. I to jest ogromna pokusa, która chyba powoduje, że mamy kilkuset takich utalentowanych w tej chwili, tyle PZPN mówi, utalentowanych młodych piłkarzy za granicą i może oni z punktu widzenia reprezentacji będą w przyszłości stanowili jakąś wartość, natomiast z punktu widzenia piłki klubowej, no to są niestety zawodnikami straconymi. W związku z tym te nasze nadzieje na grę w tej super lidze, jaką jest Champions League, często mogą być istotnie ograniczane. Czy dostrzegł pan już rękę Stanisława Czerczesowa? Myślę, że dzisiaj w Legii widać tak pół ręki nowego trenera, bo że jest innym trenerem niż trener Berg, no to każdy widzi, że ta dyscyplina jest trochę inaczej rozumiana, ale też sposób gry, sposób rozgrywania piłki wydaje mi się dosyć istotnie inny. No i czekam też jeszcze na pewne trudne decyzje personalne, które chyba nowy trener podejmie, co będzie jednak pokazywać, że do tej innej gry to może w kilku miejscach trochę inni wykonawcy są potrzebni. To ja już tylko powiem tak jak kibic, że ja bym bardzo chciał, żeby do Legii wrócił Artur Jędrzejczyk i żeby na stoperze było takie przekonanie, że grają ludzie, którzy gwarantują pewność i nie robią głupich błędów, bo błędy się każdemu zdarzają, ale głupie właściwie są nie do wybaczenia. I że może Pazdan wróci na stopera i wtedy będzie dobrze dla Legii i dla polskiej reprezentacji, że znajdzie się jeszcze szybkiego skrzydłowego, niekoniecznie za granicą. No i Saganowski na pewno wieczny nie będzie, chociaż to bardzo fajny człowiek, a jeszcze kiedyś motocyklista, co dla mnie ma podwójną wartość. Pana zdanie o kibicach? Jak patrzę na kibiców w perspektywie ostatnich, nie wiem, 5-7 lat, no to widać jednak ogromną zmianę. No, jeszcze 5-7 lat temu to wyglądało, że w ogóle będzie jakaś wojna na trybunie pomiędzy, nazwijmy, VIP-ami a częścią ultrasów, że właściwie sytuacja jest nie do opanowania. A dzisiaj widać, że to się układa. No, tak jak polska transformacja trwa już 25 lat, a nie 25 tygodni czy miesięcy. No to tak samo ułożenie sobie
tych zachowań społecznych na stadionie, to jest kwestia lat, a nie miesięcy, ale myślę, że właściwie jesteśmy na dobrej drodze, żeby to wyglądało naprawdę bardzo dobrze i to właściwie już się kiedyś złapałem, dosyć niedawno, nad takim właśnie dylematem, czy jak już ci kibice będą tacy naprawdę przestrzegający przepisów, to czy czasem nie zaczną się zachowywać tak spokojnie i grzecznie, jak kibice na niektórych stadionach angielskich, gdzie właściwie ja nie poznaję atmosfery. No, ja znam stadiony z lat 90. i teraz jak się jedzie nawet na Arsenal, to ma się wrażenie, że jest się bardziej w teatrze niż na stadionie. Krawaciarze czy szalikowcy? No właśnie, niestety szalikowców zastąpili krewetkowcy dlatego, że po prostu inny typ kibica zaczął, szczególnie w Wielkiej Brytanii, przychodzić na mecze. Że tę przysłowiową klasę pracującą i młodzież właśnie zastąpiła duża grupa warstwy średniej, ludzi bardziej zamożnych, którzy przychodzili jak do teatru, płacili za bilet, chcieli wypić lepsze piwo, droższe piwo i inną kanapkę niż tę przysłowiową parówkę kiepskiej jakości, nomen omen. No i to spowodowało, że trochę z tego ducha uleciało i nieraz na Arsenalu, jak byłem, bo chyba najwięcej meczów w sumie widziałem w tego klubu, to jak drużyna straciła jedną czy dwie bramki, to właściwie cały duch ulatywał. A tutaj właściwie w ten sposób na pewno się nie traci wsparcia kibiców, co jest cholernie ważne.